Cześć, z tej strony Andrzej. Wielu użytkowników ma problem z utworzeniem nowego konta na Windowsie 7 lub nowego użytkownika inaczej, więc co robimy? Naciskamy przycisk Start, wchodzimy w Control Panel lub inaczej panel sterowania. Mamy tutaj kategorię User Accounts, czyli konto użytkowników. Klikamy na to i znowu User Accounts, konto użytkowników. I tutaj mamy Manage another accounts, czyli zarządzaj innymi kontami. Tutaj naciskamy tak. I tutaj mamy nasze konta. Jeżeli chcielibyśmy utworzyć nowe konto, to naciskamy przycisk Create new account. Wpisujemy nazwę, na przykład Andrzej. I tutaj mamy dwa typy kont. Jeden to jest standardowy użytkownik. I tutaj standardowy użytkownik nie ma pełnych praw, a administrator ma pełne prawa, czyli może kasować pliki i tak dalej. Więc jeżeli chcielibyście założyć konto na przykład dla użytkownika, który na przykład nie chcecie, żeby cokolwiek zmieniał w waszym komputerze, to zawsze wybieracie standard user i naciskacie przycisk Create account. I w tym momencie widzimy, pokazało się konto Andrzej. Teraz możecie kliknąć te konto i na przykład zmienić obrazek. Na przykład taki. Widzicie nowy obrazek. Możecie utworzyć hasło, żeby nikt poza tym użytkownikiem nie mógł wejść na to konto. I utworzymy hasło Create Password. Naciskamy przycisk. No i teraz naciskamy i widzimy, to są nasze konta. Ja mam ich 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. A to jest to nowe konto. I widzimy, tutaj mamy jeszcze, jakie konta są administratorem. Administrator to jest konto web. Admin. Firma jest standardowy. Guest jest wyłączony. YouTube administrator. I tak jak mówię, tworzyć konta możecie tylko dla innych użytkowników. Możecie tylko, jeżeli wasze konto należy do grupy administrator. Jeżeli wasze konto należy do grupy standard user, czyli standardowy użytkownik, nie macie prawa i możliwości do tworzenia konta w systemie Windows 7. To wszystko w tym wideo. Do usłyszenia. Hej!